Witać tych, którzy dojechali i przybyli na wieczorne nabożeństwo. Witamy Was bardzo serdecznie. Na dniach skupienia, dniach upamiętania, marzec 2014, przeżywamy tu z Bogiem niesamowicie cudowny czas. I to wcale nie robię łaski, że przyjąłem zaproszenie na dni skupienia. To dla mnie wielki zaszczyt i przywilej, że mogę być z Wami. Że od wczoraj możemy tutaj modlić się razem. Możemy przychodzić przed Boże oblicze i możemy doświadczać Bożej mocy. Bóg jest cudowny. Chciałbym jeszcze ku większemu zbudowaniu i zachęcie zapytać. Dziękuję siostrze za wspaniałe świadectwo. Ilu z Was może podnieść rękę i powiedzieć, tym samym powiedzieć, ja także doznałem Bożego uzdrowienia. Podnieście swoje ręce. Chciałbym, aby pozostali się obejrzeli po sali. Byście zobaczyli ten las rąk na świadectwo Bogu, że ciągle jest ten sam, że ciągle uzdrawia, że ciągle dotyka się naszych potrzeb, że Jezus Chrystus jest ciągle ten sam. Jest z nami tutaj dziś wieczorem i będzie błogosławił nasz czas. Sam nie mogę uwierzyć, że już kończą się te dni skupienia. Że to już od czwartku tyle czasu minęło, jest sobota, jutro mamy niedzielne nabożeństwo, spotkamy się po raz ostatni i wierzę, że Pan będzie kontynuował swoje dzieło w Waszym życiu i że będziecie mogli doświadczać Boga na co dzień, nie tylko tutaj, podczas tych dni skupienia, tych wspaniałych sesji, modlitw, które razem do Boga zanosiliśmy. Wiele osób pytało mnie, żebym powiedział coś więcej o Indiach, o tym, co przeżywałem miesiąc temu. Podczas sesji, podczas wykładów nie było na to czasu. Były ważniejsze tematy związane z Waszym życiem. Może uda się jutro coś przekazać, coś więcej powiedzieć Wam. Chciałbym też wyrazić podziękowanie. Podziękowanie tym, którzy z tego zboru, a jutro też na nabożeństwie na pewno będą, wspierają i pomagają biednym w Indiach, wspierają sieroty, wspierają pastorów, wspierają tą misję. Jutro, jeśli Pan pozwoli, coś więcej na ten temat powiem. Może dzisiaj podzielę się jakimś świadectwem związanym z tym pobytem ku zbudowaniu dla Waszej zachęty. Bracie Jasiu, jeśli tak zacząłeś, no to ja będę kontynuował. Jeśli zacytowałeś ten tekst, to dołączę do niego i powiem kazanie na ten temat. Może być? A więc przeczytam z Ewangelii Marka, z tłumaczenia Biblii Warszawsko-Praskiej, z 5 rozdziału, 3-4 wersety i zastanowimy się nad tym doświadczeniem, którego doświadczyła kobieta cierpiąca na krwotok. Chciałbym powiedzieć Wam, że to kazanie jest moim nowym odkryciem.
że wygłosiłem go już raz. Dziś głoszę go drugi raz. Wygłosiłem go na wielkiej ewangelizacji miesiąc temu na prowincji Gowan w jednym ze stanów Indii. Na tym nabożeństwie było prawie 4000 osób. Wiele, wiele osób zostało dotkniętych Bożym uzdrowieniem. Wierzę, że to, co pokazał mi Pan w tym tekście, z takiego świeżego objawienia, będzie też słowem budującym i zachętą dla was w potrzebach dzisiaj, w ten wieczór, na tej sali w Ustrońskim Zborze. 25 werset brzmi tak. A była tam pewna kobieta, która od lat 12 chorowała na upływ krwi i wiele wycierpiała od różnych lekarzy. Wydała na nich już wszystko, co miała, a wcale nie czuła się lepiej, lecz przeciwnie, nawet gorzej. Gdy wtedy usłyszała o Jezusie, wmieszała się w tłum i zbliżyła się do Niego z tyłu i dotknęła Jego płaszcza. Mówiła sobie bowiem, jeśli tylko dotknę się Jego płaszcza, będę zdrowa. Ta chronicznie chora kobieta, tak sobie wyobrażam, musiała w pewnym momencie zrozumieć, że jeśli w jej życiu ma nastąpić jakaś zmiana, ma coś wydarzyć się pozytywnego, to musi podjąć decyzję, że zrobi krok do przodu, że ruszy z miejsca, w którym jest. Odkryła, że nie może pozostać w tym samym miejscu dłużej. Była załamana, zrujnowana i zawiedziona. Wykrwawiła się prawie na śmierć i z pewnością ilość porażek, jakie odniosła w poszukiwaniu pomocy, spowodowała, że była w fatalnym stanie psychicznym. Chciałbym, abyśmy uchwycili dziś wieczorem pewien obraz. Z tekstu wynika, że im bardziej szukała pomocy, bo to jest w naturze ludzkiej, to jest w nas, że jeśli jest nam źle, to szukamy pomocy, tym gorzej się czuła, nie było żadnej poprawy. Wręcz przeciwnie, czytamy w Bożym Słowie, że stan jej był wręcz beznadziejny. Pomyślałem sobie tak, kiedy już osiągnęła tak zwane dno, kiedy była na samym dnie, to zaczęła szukać pomocy w górze. Nie dość, że była bardzo chora, to jeszcze trzy sprawy dodatkowo potęgowały jej cierpienie. Po pierwsze, jej choroba nie była trzydniową infekcją wirusową. Nie była także nawet trzyletnią infekcją skóry czy alergią. Jej dolegliwość trwała bez przerwy przez 12 lat. Chciałbym, abyśmy sobie to uświadomili. Bez przerwy przez 12 lat. Była nie tylko umęczona tą chorobą, ale wręcz wycieńczona do szpiku kości. Tak przewlekła choroba może pozbawić każdego człowieka wszelkich sił do walki i ochoty do życia. Zgodzicie się ze mną? 12 lat codziennej dolegliwości. Po drugie, jej zasoby finansowe wyczerpały się zupełnie. Przyszłość nie malowała się w różowych kolorach. Z tymi kilkoma złotymi, jakie pozostały jej w portfelu, nie mogła dalej dłużej tak żyć. Na pewno wszyscy słyszeliśmy historię o karierze od pucybuta do milionera. O zawrotnej karierze kogoś, kto był zdeterminowany, aby osiągnąć sukces. Jej kariera była zupełnie odwrotna. Straciła wszystko, co miała i została z pustym portfelem. Gdyby żyła w dzisiejszych czasach, prawdopodobnie umieszczono by ją w hospicjum, by zapewnić jej odpowiednią opiekę i ulżyć jej cierpieniu w tych końcowych chwilach życia. To taki obraz, takie podłoże tego wszystkiego, co było w życiu tej kobiety. W życiu jej było tak źle, że na pewno zgodziłaby się z jednym z wielkich amerykańskich polityków, Henrykiem Kissingerem, który miał w modzie mówić tak, kiedy było mu ciężko, kiedy życie przyciskało go bardzo mocno.
przyszłym tygodniu nie mam czasu na sytuacje kryzysowe, mój grafik jest już pełny. Tak mówił, często to powtarzał. Podobnie myślał Job, jeśli czytaliście historię Joba. Człowiek ze Starego Testamentu, on też miał dość swojego kryzysu, jego słowa były pełne rozpaczy i wyrażał je dość dobitnie. W 14 rozdziale wierszu 1 czytamy: człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie. Chciałbym wam nakreślić pewne podłoże, z którego za moment zaczniemy wychodzić. Jej stan. Powiem odważnie dzisiaj wieczorem. Kwestia polega na tym, że istotnie nie jest problemem to, co zrobimy z naszą trudnością. Jak do niego podejdziemy, jak się odniesiemy, ale z jakiej perspektywy zobaczymy jego rozwiązanie. I wierzę, że ta kobieta w pewnym momencie swojego życia, w pewnej chwili swojego życia stwierdziła, że nie jest w stanie dalej uciekać już od swojego problemu. Nie stanie dalej uciekać od swoich kłopotów, że nie ucieknie przed nimi, że po prostu jest osaczona i jest już w miejscu desperacji, z której musi wyjść i musi coś zrobić. Dlatego chciałbym poprowadzić was przez ten tekst i pokazać na pewne kroki, których ona użyła, by dojść do miejsca swojego zwycięstwa. I wierzę, że gdy dojdziemy do końca i gdy będziemy się modlić, i gdy będziemy pytać dziś Pana, co ma dla nas, jaką ma odpowiedź dla nas, będziemy mogli usłyszeć Jego głos i będziemy mogli odczuć Jego dotyk i Pan także przeniknie nasze życie i będziemy oglądać nasze uzdrowienie. Amen? Czy jesteście gotowi, aby przejść tą drogę razem ze mną i aby skupić się na Bożym Słowie, by doświadczyć cudów w swoim życiu dzisiaj? Będziemy czytać pierwszy werset i omówię pierwszy krok. Krok pierwszy tej kobiety brzmi tak. Była zdesperowana, znalazła się u kresu sił. Wiersz 26 tego rozdziału mówi tak. I wiele wycierpiała od różnych lekarzy, wydała na nich wszystko, co miała, a wcale nie czuła się lepiej, lecz przeciwnie, nawet gorzej. Zanim rozpoczęła swoją wędrówkę do zwycięstwa, ku lepszemu, zanim wyszła ze swojego dołka, musiała najpierw doznać objawienia, musiała doznać olśnienia, że nie chce już dłużej tak żyć. Wydaje mi się, że mocno brzmiało to w jej sercu. Spróbujcie sobie wyobrazić jej sytuację. Była wyłączona ze społeczeństwa. Była źle na pewno potraktowana przez swoją rodzinę. Była napiętnowana w swojej świątyni, w swoim kościele. Nie mogła tam przychodzić według prawa i zwyczajów, które w tamtym czasie panowały. Była osamotniona. Myślę, że dochodziła do stanów załamania psychicznego. Myślę, że w pewnym momencie, gdy straciła już wszystko, nie pozostało jej nic innego, jak zanurzyć się w tej desperacji poszukiwania ostatecznego ratunku. I to jest dobre miejsce. Mówiłem w moich wykładach, że tak doszedłem do mojego zbawienia, do mojego upamiętania, kiedy znalazłem się w miejscu desperacji, poszukiwania sensu życia. To jest pierwszy krok, który musimy uczynić, aby doznać radykalnych przemian w swoim życiu. Ktoś powiedział, desperacja to surowy materiał potrzebny do obróbki, potrzebny do osiągania radykalnych zmian. Tylko ci, którzy są w stanie pozostawić za sobą wszystko, w co dotychczas wierzyli i czego się trzymali, mają szansę na ucieczkę. W takim miejscu znalazła się ta kobieta, bohaterka naszego tekstu. Poszukiwanie zmiany położenia czy wyjścia z sytuacji jest matką wynalazków. Prowadzi nas do nowych miejsc, bo dzięki niej odnajdujemy nową drogę ucieczki. Ta potrzeba sprawiła, że nagle
powróciła do zdrowych zmysłów, że podjęła radykalne kroki w kierunku zmiany swojej sytuacji. I to poprowadziło ją do drugiego kroku. A drugi krok brzmi tak. Została zainspirowana, wzbudziła się w niej nadzieja. Wiersz 27. Gdy tedy usłyszała wieść o Jezusie. Została zainspirowana, gdy usłyszała wieść o Jezusie. I to jest główne przesłanie całych tych dni skupienia. Cały czas od piątku rana skupiamy naszą uwagę na, powiedzcie mi, na Jezusie. Skupiamy uwagę na Zbawicielu, na tym, który ma moc zmienić nasze życie. I ta radykalna decyzja poprowadziła ją do kolejnego kroku, do zainspirowania. Została zainspirowana, możemy powiedzieć, doznała olśnienia, czy inaczej mówiąc, natchnienia. Otrzymała bodziec i nabrała nadziei, że może stać się coś niesamowitego. Że może w jej przypadku stać się to, o czym usłyszała. Co usłyszała? Nie wiemy, co dokładnie usłyszała. Ja próbowałem sobie stworzyć taką listę myśli, które mogła usłyszeć. Nie wiem, co dokładnie usłyszała. Czy usłyszała to, że Jezus urodził się z dziewicy? Nie wiem. Że zamieniał wodę w wino? Też nie wiem. Że wzbudzał ludzi z martwych? Że otwierał ślepym oczy? Lub otwierał głuchym uszy? A może to, że był przyjacielem grzeszników? Czy słyszała może, że dla niego wszystko jest możliwe? A może dowiedziała się, że jest nadzieją dla wszystkich, którzy są skrzywdzeni, chorzy, zrozpaczeni. A może zrozumiała, że natura nas ukształtowała, a grzech i nieprawość nas zdeformowała. Nie wiem, co usłyszała, ale wiem, że została zainspirowana. Może usłyszała, że tylko Jezus daje siłę, by żyć według dobrych zasad. Może usłyszała, że On ma moc rozwiązać każdy problem. Może usłyszała, jak uzdrowił wielu chorych w okolicy. I może to ją zainspirowało. Tak do końca nie wiemy, co usłyszała, ale wiemy, że usłyszała wieść o Jezusie. Czyż nie jest to wspaniałe, że ciągle mamy tą szansę, aby słyszeć wieść o Jezusie? Ciągle mamy tą szansę, aby przychodzić do Niego, by doświadczać Jego mocy. Kiedy usługiwałem na ten temat lub podobnym temacie w Indiach, kiedy stanęliśmy do modlitwy, zobaczyłem, jak ludzie zostali zainspirowani Jezusem. Zobaczyli Jezusa obok siebie. Mieli zamknięte oczy i płakali. W Indiach jest tak, że ludzie nie zwracają uwagi ani na mówcę, ani na kasnodzieje, ani na okoliczności zewnętrzne, ale kiedy mówisz im o Jezusie, to na Nim skupiają całą swoją uwagę. Dla nich Jezus jest odpowiedzią, dla nich Jezus jest jedyną drogą, dla nich Jezus jest tym, który może uczynić cud. Kiedy modliliśmy się, nagle Duch Święty mi mówi, abym zapytał, ile osób, a było tam o wiele więcej kobiet niż mężczyzn, ile kobiet na tym miejscu cierpi na krwotok? Wiecie, czułem się z tym bardzo nieswojo, bo nie wiedziałem, czy publicznie mogę zadać takie pytanie. I powiedziałem bardzo delikatnie. Zapytałem, drogie siostry, kobiety, nie musicie podnosić w ogóle ręki, nie musicie w ogóle reagować, ale chciałbym wam powiedzieć, że to przesłanie jest dla tych, które cierpią na krwotok. Jeśli masz taki problem, to dziś Bóg ma nad tobą wielką moc. I nim dopowiedziałem zdanie do końca, zobaczyłem może ze 100 albo więcej podniesionych rąk kobiet, które cierpią na krwotok. To złamało moje serce. Później, gdy pytałem pastorów, jak to jest, z czego to jest, mówi mi jeden z pastorów, wiesz, bracie, te kobiety nie chodzą do żadnych lekarzy. Mają różne mięśniaki, chorują na dolegliwości kobiece, nikt je nie leczy. Wiele z tych kobiet bezustannie cierpi na krwotok. I wtedy modliliśmy się. Wtedy wiedziałem, że to przesłanie jest na ten wieczór, na ten czas dla potrzebujących kobiet, które tam cierpią.
I Bóg zaczynał dotykać i uzdrawiać te osoby. One zostały zainspirowane. Te kobiety uwierzyły, że Bóg ma moc nad ich chorobą. I wiecie, tego nie widać, tego nie możemy zbadać ani zaświadczyć. To tak jak w tym przypadku, gdy ona się dotknęła, ona poczuła, że krwotok ustał. Ale pastor Abraham, którego wy znacie, jest człowiekiem, który nie idzie na żaden kompromis. I on czasami wprowadza w zakłopotanie. I zawsze, kiedy on to robi, to gdy głoszę, gdy są nabożeństwa uzdrowieńcze, gdy modlimy się o ludzi, a on następnego dnia pyta, ilu z was wczoraj, gdy pastor Leszek się modlił, doznało uzdrowienia, niech wstanie, to ja zawsze drżę, czy ktoś wstanie. I o dziwo, gdy pytał o to następnego dnia, ile z was, drogie siostry, doznało uzdrowienia i może teraz zamanifestować to przez podniesienie ręki, że krwotok ustał. Powiem wam, że dziesiątki kobiet podniosło rękę z radością, uśmiechnięte od ucha do ucha, że krwotok ustał, tak jak za czasów Jezusa, bo Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki i ma tą samą moc. Została zainspirowana. Wszelkie ograniczenia i niemożliwości płoną w ogniu rozpalonym przez natchnienie pochodzące od Ducha Świętego. Ja wierzę, że Duch Święty działa na tych dniach upamiętania od samego początku, że przeżywamy Jego obecność. Nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Ktoś powiedział, On nie zna żadnych limitów, ani nie wie, co to jest granica niemożliwości. Nie ma ograniczeń. On ma moc nad Twoją słabością, nad Twoją potrzebą. On może Tobie dzisiaj pomóc. Ze stanu zdesperowania przeszła w stan zainspirowania. Ale trzeci krok brzmi inaczej. Pod wpływem tej inspiracji była zdeterminowana do działania. Postanowiła ruszyć z miejsca swojej bezsilności i znaleźć się tam, gdzie jest źródło jej siły, mocy i życia. Czytamy w następnym wersecie. Wmieszała się w tłum, zbliżyła się do niego z tyłu i dotknęła się jego płaszcza, jego szaty, jak mówi tłumaczenie Biblii Warszawskiej. Jeśli pod wpływem natchnienia, objawienia Jezusa w naszych sercach, zaczyna płonąć w nas ogień Boży. Zaczyna płonąć determinacja, aby od Boga coś otrzymać. To nic nas nie zatrzyma. Amen? To nic nas nie zatrzyma. To jest bariera, którą przekraczamy. Jest to miejsce, które wprowadza nas Duch Boży. I możemy wtedy stanąć przed Panem, zupełnie tacy, jacy jesteśmy. A opatrzność, a Bóg Wszechmocny przychodzi nam z pomocą i zaczyna dotykać naszego życia. Bóg chce dać nam tą siłę. To przychodzi z objawienia Bożego Ducha. W naszych sercach zaczyna wzniecać się wiara. Ta kobieta stała się właśnie taką osobą. Pomimo swojej dolegliwości i cierpienia, zdeterminowana, przedarła się przez przeszkodę tłumu ludzi, który nieustannie otaczał Jezusa. Mogła się poddać, mogła zrezygnować, mogła powiedzieć, nie dam rady, jestem tu niemile widziana. Użyję pewnej parafrazy. Ale ona przepychała się łokciami tak długo, aż dotarła do cudotwórcy i otrzymała swój cud. To nie było bezaktywne oczekiwanie. O Panie Boże, jeśli możesz coś zrobić, to zrób ze mną, przecież widzisz, jak cierpię. Ona była zdeterminowana. Ona chciała za wszelką cenę otrzymać swój cud. Taka nieustępliwość przynosi efekty. A co dzisiaj my zrobimy? Jak będziemy się dzisiaj modlić? Czy będziemy się przepychać dziś do Pana z determinacją? Czy będziemy chcieli przyjść do Niego i otrzymać to, co nam obiecał? Czy jesteśmy na to gotowi? Czy pragniemy dziś doświadczyć naszego cudu? Pan Jezus jest na tym miejscu. Z uniżonym sercem
mówię o tym. Pan Jezus jest na tym miejscu. On jest pośród nas. On ma wszelką moc. Jeśli tylko do Niego przyjdziemy, jeśli tylko do Niego zawołamy, będziemy oglądać Bożą chwałę. Każdy dziś może przeżyć swój cud. Jasiu czytał, że przynoszono do Niego chorych. Przyprowadzano do Niego chorych. Przychodzili do Niego ludzie z potrzebami. A On uzdrawiał wszystkich. A On ich uzdrawiał. On jest ten sam i dzisiaj pośród nas. W czwartym kroku tej kobiety, w tym marszu ku zwycięstwu, widzimy, że poczuła poprawę i była usatysfakcjonowana. Bóg chce usatysfakcjonować nas. On chce sprawić, że poczujemy się dobrze, że ustąpi nasza dolegliwość. 29 werset mówi, że rzeczywiście ustał krwotok i poczuła na swoim ciele, że została uleczona od tej choroby. Możesz poczuć dziś na swoim ciele, że zostałaś, że zostałeś uleczony od swojej choroby. Możesz poczuć dziś Boży dotyk. Jak wielki jest Bóg, któremu służymy. Czy możemy sobie wyobrazić, jak wielki jest Bóg? On był w jednej chwili, w jednym momencie był w stanie naprawić problem, który nękał człowieka przez 12 lat. W jednym momencie, w jednej chwili. 12 lat. Ile lat nęka ciebie twój problem? Ile lat żyjesz ty w swojej chorobie, w swoich dolegliwościach, w swoim dramacie życia? Ta kobieta po prostu dotknęła się z wiarą Jezusa. Przyszła do Niego, a On uczynił resztę. Jest taki stary hymn, taka stara pieśń angielska, którą kiedyś bardzo lubiałem, jeszcze jak chodziłem do szkoły biblijnej i często śpiewaliśmy. Trudno ją przetłumaczyć na język polski, aby był rym, aby odnieść treść i klimat tej pieśni. Ale ta pieśń brzmiała mniej więcej tak. Wyciągnij dłoń i dotknij się Pana, gdy przechodzi tuż obok ciebie. Przekonasz się, że nie jest zbyt zajęty, by cię zauważyć. Właśnie jest blisko, gotowy, by zaspokoić twoją potrzebę. Wyciągnij więc dłoń i dotknij się Pana, gdy przechodzi obok ciebie. Pan Jezus jest wśród nas. On tu jest. Czy jestem gotowy dziś przepchać się w tłumie ludzi, którzy przyjdą do modlitwy, aby się Go dotknąć? Czy jest we mnie ta determinacja? Czy jestem aż tak zdesperowany? Czy aż tak bardzo pragnę cudu w moim życiu? Czy tak bardzo chcę być wolny? Kiedy myślałem nad tym tekstem i tak trochę sobie pisałem, w moim sercu zrodziła się taka modlitwa. Zanotowałem sobie, gdy modliłem się także i tak myślałem o tym tekście, o tym świadectwie kobiety uzdrowionej. To nie jest modlitwa, którą się będziemy modlić, ale chciałbym te słowa wam przeczytać, bo one wypływały z mojego serca. Drogi Panie, wyciągam do Ciebie ręce z prośbą o pomoc, tak jak ta kobieta cierpiąca na krwotok. Miała niezachwianą wiarę w Ciebie i Twoją uzdrowieńczą moc. Wierzyła, że posiadasz autorytet, by rozkazać najgorszej z chorób, aby ustąpiła i nie miała już dłużej kontroli nad jej życiem. Nie przyszła do Ciebie z żadną ofiarą lub żądaniem czy oczekiwaniem, że zwrócisz na nią uwagę. Ona przyszła, by się Ciebie po prostu dotknąć, by zbliżyć się do Ciebie i doznać zupełnego uzdrowienia. Wierzyła, że Twoja dobroć przewyższa wszelkie oskarżenia, jakimi obrzucał ją diabeł. Twoja uzdrowieńcza moc natychmiast przepłynęła z Twojego ciała do jej schorowanego i wyczerpanego ciała. Uczyniłeś dokładnie to, co obiecałeś. Naprawiłeś to, co zepsuł diabeł szatan. Nie odprawiłeś nad nią żadnych dziwacznych rzeczy, nie podniosłeś nawet głosu. Wystarczyło jedno dotknięcie i zło ustąpiło. Wszelkie anomalia zostały poddane prawu Twojego słowa. Całe cierpienie zostało wchłonięte przez Twoje boskie współczucie.
a plany jej pogrzebu zostały odwołane. Uczyń to samo dla nas, Panie. Rozpal w nas ogień do walki. Wypleń wszelką nieodwracalną chorobę. Zmiażdż wszelkie komórki rakowe. Usuń reumatyzm. Oczyść zapchane tętnice. Przywróć zdolność do walki z nadchodzącymi przeciwnościami losu. Dziś potrzebujemy Twojego uzdrowienia. Wierzę, że te słowa są zainspirowane Duchem Świętym. Wierzę, że możemy wołać do Pana i możemy przeżywać to, co On nam obiecał. Nie chcę, aby teoria o uzdrowieniu, o uwolnieniu, o przemianie życia była tylko teorią. Pragniemy oglądać Boże cuda i Bóg te cuda pragnie czynić. Alleluja. Widziałem zbyt wiele cudów, by wątpić. Widziałem zbyt wiele uzdrowień, które wyzwoliły gęsią skórę na moich plecach. Sam doświadczałem Bożych cudów. Piątek opowiadałem o tym, jak podczas tego pobytu, podczas mojej wizyty lutowej w Indiach, zachorowałem w środku dżungli, gdzie do miasta było 4 godziny jazdy samochodem. Temperatura, drgawki. Myślałem, że mam malarię. Myślałem, że dopadła mnie jakaś straszna niemoc, z której mogę już nie wyjść. Diabeł przychodził w nocy przez 3 dni i próbował mnie dręczyć, że już jest po mnie. Kiedy rozpoczynały się wykłady rano, które trwały 3 do 4 godzin z modlitwami, musiałem jechać do namiotu zgromadzenia i głosić, bo byłem głównym mówcą. Wszystko odchodziło. Gdy wracałem po lunchu do miejsca naszego odpoczynku, przychodziło wszystko z powrotem. Do godziny 19 trząsłem się pod prześcieradłem. Tam nie ma kocy ani kołder, tylko prześcieradłami byliśmy przykreci. I trząsłem się w gorączce. Przychodziła godzina 19, wszystko ustępowało. Głosiłem, modliliśmy się do godziny 12. Wracałem, do rana toczyłem bój przez 3 dni. Ale Bóg dodawał siły. Nie mogłem spać, nie mogłem nic jeść, piłem tylko wodę. Był to diabelski atak na moje zdrowie. I modliłem się także tą modlitwą. Wierzyłem, że Bóg rozpala swój ogień do walki w moim sercu. Żebym doświadczył tego, co mówię. Żebym wiedział, że Bóg jest ten sam. Kiedy minęła ewangelizacja, wróciłem do New Delhi, byłem zupełnie zdrowy. Wszystko ustąpiło, wróciłem zdrowy do domu. Nie mam żadnej infekcji, żadnej choroby, żadnej dolegliwości. Czasami są to wyzwania. Czasami mierzymy się z mocami ciemności, z diabłem, który próbuje nas zniszczyć. Choroba nie jest Bożym pomysłem. Choroba nie ma źródła w Bogu. Bo Bóg nie przyszedł, aby niszczyć i aby dręczyć nas chorobami. Diabeł przyszedł, aby nas dręczyć i niszczyć. Choroba jest konkolem pośród wspaniałych kłosów Bożych, które należy wyplenić. I Pan Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie, aby zniszczyć także chorobę. Czasami jesteśmy chorzy. Dotykają nas dolegliwości, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale jakże moglibyśmy doświadczać uzdrowienia, gdybyśmy nie byli chorzy? Dlatego, że jesteśmy słabi i chorujemy, możemy doświadczać cudów uzdrowienia. Ale musimy tego chcieć, musimy tego pragnąć. Musimy przyjść do Boga z naszą wiarą i powiedzieć: Panie, tak wierzę, że masz dla mnie dzisiaj masz dla mnie uzdrowienie. Dziś potrzebuję Twojego uzdrowienia. Czy jesteś gotowy, aby dziś stanąć przed Panem w ten wieczór? Jesteśmy już po całym dniu wykładów i modlitw, ale ciągle Pan daje nam siłę. I ciągle, tak jak mówił Jasiu, coś nowego, świeżego możemy przeżyć. Będziemy się modlić. Mamy czas. Będziemy stać przed Panem i będziemy szukać Jego oblicza. I będziemy modlić się o chorych. A wierzę, że uzdrowieńcza moc będzie przepływać przez Wasze ciała. Jakakolwiek to jest dolegliwość. Na cokolwiek chorujesz, Bóg ma moc Ciebie dziś uzdrowić. Bóg ma moc dziś dotknąć Twojej choroby. Ale przyjdź także, jak ta kobieta. Przyjdź pełen nadziei i wiary, że możesz i Ty także doznać uzdrowienia. Czy jesteś gotowy? Czy jesteście gotowi? Pochylmy nasze głowy. Przygotujemy nasze serca do modlitwy. Będziemy oczekiwać na Pana.
Chciejmy się modlić, chciejmy rozmawiać z Bogiem. Nie zwracajmy uwagi na wychodzących muzyków. Niech nie rozpraszają nas w skupieniu teraz z Jezusem, na rozmowie z Jezusem. Do Niego przychodzimy. Pamiętajcie, ta kobieta była na Nim skupiona i na Nim skoncentrowana. Ona wpatrzona była w Jezusa. Przyciskała się w tłumie, aby dotknąć się Jego. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. Panie, dziękujemy Ci, że tak samo jak kobieta cierpiąca na krwotok, możemy dziś przyjść do Ciebie. Możemy dziś dotknąć się Ciebie. Możemy dziś doświadczyć cudu w swoim życiu. Panie, tak jesteśmy zainspirowani wieścią o Jezusie. Tak jak ona została zainspirowana, bo usłyszała wieść o Jezusie. Dziękujemy, że przyjechaliśmy tutaj w te dni, aby słyszeć o Jezusie, aby na Nim skupić swoją uwagę, aby do Niego przyjść. Panie, tak chcemy powstać za moment z wiarą przed Twoim obliczem. Chcemy stanąć z oczekiwaniem, że coś niesamowitego uczynisz. Nie uczyni tego żaden człowiek. Nie jesteśmy wpatrzeni dziś w kasnodzieje, w mówce, w pastorów, w liderów, choć są potrzebni i ważni, by służyć. Ale jesteśmy wpatrzeni w Ciebie. Wszyscy jesteśmy wpatrzeni w Ciebie, Panie Jezu. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Ty jesteś źródłem naszego uzdrowienia. Ty jesteś nadzieją dla naszego życia. Ty jesteś wszystkim, czego potrzebujemy. Chcemy powstać, kochani. Chcemy stanąć przed Panem teraz. Chcemy wraz z zespołem zaśpiewać pieśń, która poprowadzi nas przed Boży tron. A później zrobię wezwanie i będziemy się modlić. Chciałbym się modlić z Wami, z chorymi, wraz tu z pastorami, z liderami. Ale wspólnie razem będziemy wpatrzeni w Jezusa. To On jest naszym źródłem. To On jest sprawcą naszego uzdrowienia. Halleluja Ci, Jezus. Zaśpiewajmy. Wznieśmy nasze ręce do Pana. Podnieśmy nasze serca ku Bogu. On jest źródłem naszego życia. Halleluja Ci, Jesteś Panie, zmartwychwstały. Zwycięstwo.